pododdziały. Baczność! Na lewo! Bacz! Panie komendancie, dowódca uroczystości podinspektor Marciniak melduje uroczyste zakończenie drugich ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. Miejsce trzecie i puchar komendanta szkoły policji w Słupsku zajmuje oddział prewencji policji w Lublinie. Oddział prewencji policji w Lublinie, zapraszamy tutaj do nas na scenę. Puchar i dyplom wręczy inspektor Jacek Gil, komendant szkoły policji w Słupsku. Nagrody pieniężne dla zawodników wręczy inspektor Grzegorz Baczyński, dyrektor głównego sztabu policji, w towarzystwie komendanta szkoły policji w Słupsku, a brązowe odznaki zawodów dla zawodników wręczy pani podinspektor Jolanta Puczyńska-Koc, zastępca komendanta szkoły policji w Słupsku. Oddział prewencji policji w Lublinie, zdobywcy trzeciego miejsca podczas drugich ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Trwa wręczanie odznak i kopert dla wszystkich policjantów z oddziału prewencji policji w Lublinie. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów i puchar pana dyrektora głównego sztabu policji, komendy głównej policji, zdobywa oddział prewencji policji w Białymstoku. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymują także puchar i dyplom, które wręczą wspólnie pan inspektor Grzegorz Baczyński i pan inspektor Jacek Gil. Zdobywcy drugiego miejsca oddziału prewencji policji w Białymstoku. Srebrne odznaki dla każdego policjanta z oddziału prewencji policji w Białymstoku, którzy zdobyli drugie miejsce i dlatego właśnie otrzymują te srebrne odznaki. Zwycięzcy tegorocznej edycji zawodów i puchar komendanta głównego policji otrzymuje oddział prewencji policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Niestety pan komendant Szymczyk nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć, ale w jego zastępstwie właśnie jest pan dyrektor i pan zastępca dyrektora głównego sztabu policji. Pierwszego miejsca podczas drugiej edycji turnieju oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. I teraz jeszcze pani podinspektor Buczyńska-Koc i pan inspektor Dymiński wręczają złote, tym razem odznaki turniejowe dla wszystkich policjantów, którzy brali udział i zwyciężyli w drugiej edycji naszego turnieju.
widać, jeszcze w dalszym ciągu trwa wręczanie nagród dla policjantów. Jest mi bardzo miło, że jestem tutaj z wami. Dużo przeciwności, bo że te zawody się w ogóle odbędą, ale jak widzicie, wszyscy jesteśmy tutaj właśnie na zakończeniu tych zawodów, które się odbyły. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i pozostałem wszystkim premiowanym miejscom, ale tak naprawdę gratuluję wam wszystkim, bo wszyscy jesteście zwycięzcami. Uczestniczyliście w tym turnieju, miałem okazję zobaczyć kilka konkurencji. Wszystkie realizowane w duchu sportowym, fair play, więc z tego najbardziej powinniśmy się wszyscy cieszyć. Nie było pewnie by tych zawodów, gdyby nie ich organizatorzy i za to serdecznie chcę podziękować przede wszystkim tutaj panu komendantowi Szkoły Policji w Słupsku, panu inspektorowi Jackowi Gilowi, jak również swojemu zastępcy, inspektorowi Dariuszowi Dymińskiemu, bo to te osoby tak naprawdę wraz ze swoimi podwładnymi doprowadziły do tego, że te zawody się odbyły. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność, wielki zaszczyt podziękować organizatorom tej wspaniałej idei. Myślę, panie komendancie, panie dyrektorze, że mówię w tym momencie głosem niemal 7 000 polskich policjantów. Tych, którzy robią to, co najtrudniejsze. Tych, którzy idą tam, gdzie jest najtrudniej. Tam, gdzie jest bardzo ciężko, tam, gdzie jest bardzo niebezpiecznie. Pamiętając też słowa roty ślubowania. Niech będzie mi wolno złożyć te podziękowania na pana ręce, panie komendancie. Proszę je przyjąć dla wszystkich podległych funkcjonariuszy i pracowników szkoły, bo doceniamy, rozumiemy, widzimy to wielkie wyzwanie, jakie państwo sobie założyliście i jak wysoko ta poprzeczka została wystawiona. Przypomnę, dziekan dowódców oddziału prewencji, inspektor Ryszard Gan. Dowódca oddziału prewencji policji w Lublinie, inspektor Roman Leszcz i dowódca samodzielnego poddziału prewencji policji w Opolu, podinspektor Witold Apolinarski. Bardzo się cieszę, że mogliśmy po raz drugi państwa gościć w Słupsku, w jego okolicach. Bardzo się cieszę, że możemy dla was jeszcze chwilę popracować. Jest to dla nas wyzwanie, ale proszę mi wierzyć, jest to też ogromna satysfakcja. Satysfakcja z tego, że możemy z wami się spotkać, satysfakcja z tego, że możemy z wami porozmawiać i wymienić swoje wzajemne doświadczenia. Satysfakcja również z tego, że mamy do czynienia z fajnymi osobami. I tego doświadczamy od samego początku, od momentu, kiedy zrodziła się pierwsza idea tych zawodów, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się tutaj. Mieliśmy obawy, czy podołamy, to po pierwsze. Po drugie, mieliśmy obawy, czy tak duża grupa osób jest, brzydko powiem, do okiełznania. Ale po pierwszej edycji, już w zasadzie w trakcie tej pierwszej edycji, zaczęliśmy myśleć o tym, czy nie powinniśmy tego kontynuować. A w zasadzie wtedy już była podjęta decyzja o tym, że będziemy starali się to kontynuować. Wtedy te decyzje były podjęte tak naprawdę z twórcą tego turnieju, a w zasadzie z twórcami, to jest z panem generałem Gajewskim i z panem dyrektorem Glisem. My tylko jako szkoła, ja ze swoimi współpracownikami podjęliśmy się samej organizacji. Nie my to wymyśliliśmy, ale myślę, że dobrze się stało, że udało nam się ten turniej tutaj zrealizować. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udział. Gratuluję oczywiście zwycięzcom, ale gratuluję wam wszystkim, bo obserwowaliśmy wasze zmagania i każdy z was bez wyjątku podołał tym zadaniom, które były przez nas wam stawiane. Mam nadzieję, że dobrze też przy tym wszystkim się bawiliście. Wiem, że było dużo emocji. Te emocje były widoczne, szczególnie one były widoczne dzisiaj. Bardzo mocno, szczególnie przy przeprawie. Tam tych emocji było całe mnóstwo. No ale to chyba też zrozumiałe. Każdy z was chciał wyjechać stąd z jak najlepszym wynikiem.
Nie byłoby tych zawodów, Szanowni Państwo, gdyby, tak jak tutaj dyrektor już powiedział, gdyby nie nasi współpracownicy. Przede wszystkim dyrektorowi sztabu dziękuję za wsparcie, jego zastępcy, jego współpracownikom. Dziękuję swoim zastępczyniom, ale dziękuję również wszystkim moim współpracownikom bez wyjątku. Bo tak naprawdę wszyscy musieliśmy stanąć na wysokości zadania i wszyscy, którzy pracujemy, musieliśmy odłożyć na bok swoje zadania, ale nie do końca, bo oczywiście szkoła pracuje cały czas. I poświęcić się również organizacji tego turnieju. I mam nadzieję, że Państwo nie zauważyliście jakichś większych błędów, jakichś większych potknięć, jeżeli one były, jeżeli w czymś Wam przeszkodziły, to już w tym momencie przepraszam, ale mam nadzieję, że nie było najgorzej. Nie byłoby też tego turnieju, gdyby nie sędziowie. Sędziowie zaprzyjaźnieni z nami z różnych jednostek, z różnych formacji. Sędziowie również z kierowanej przeze mnie jednostki, sędziowie, którzy kiedyś ze mną współpracowali, dzisiaj pracują zupełnie w innych miejscach, ale zawsze, kiedy jesteśmy w potrzebie, to rzucają wszystko i do nas biegną. Dlatego bardzo, bardzo Wam dziękuję. Myślę, że możemy ich nagrodzić brawami, bo wykonali kawał ciężkiej roboty. Szanowni Państwo, gratuluję jeszcze raz wszystkim Państwu. Uważam, że ta część sportowa w tym momencie dobiegła końca. Teraz drugie wyzwanie, kolejne wyzwanie, czyli już część nieoficjalna, integracyjna. Część, w której mam nadzieję wymienicie się doświadczeniami, wiedzą, gdzie przełamiecie wszelkie lody, jeżeli one jeszcze gdzieś występują, gdzie tak naprawdę się zintegrujecie, bo ta integracja oddziałów prewencji jest bardzo, bardzo ważna i bardzo istotna. Na co dzień realizujecie wspólnie zadania, bardzo często się nie znacie, widzicie tylko gdzieś z oddali. Jest okazja ku temu, aby się troszeczkę lepiej poznać. Jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego dobrego, a jutro życzę szczęśliwego powrotu do domu. Oczywiście dzisiaj życzę szczęśliwego powrotu na teren szkoły. Pododdziały, baczność, na lewo, bacz! Panie komendancie, podinspektor Marciniak melduje zakończenie uroczystości. Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. No i teraz minuta dla fotoreporterów. Thank you.